Jesteś teraz pewnie w momencie, w którym zastanawiasz się, jak zostać fotografem. W tym filmie powiem Ci, jak nim zostać, by robić to dobrze, nie popełniać błędów, które ja sama popełniłam. Na wstępie zostaw łapkę w górę, wpadaj na mojego Instagrama z moim portfolio. No i co? Ja nie przedłużam i zapraszam Cię do oglądania. Okej, a więc wiele osób sobie myśli, że jak kupię sobie drogi sprzęt na sam początek, to będzie od razu robił dobre zdjęcia. To jest jeden z większych błędów, jaki popełniacie, czyli kupowanie drogiego sprzętu na start. Według mnie nie ma to najmniejszego sensu i zacznij robić zdjęcia na taniej lustrzance znalezionej gdzieś na strychu w domu i naucz się po prostu samych ustawień, parametrów, podstaw, jak działa aparat, samej teorii i dopiero wtedy myśl może nad lepszym sprzętem. Zacznij od tego, by nauczyć się trzech podstawowych rzeczy, czym jest ISO, przesłona i czas naświetlania, jak dobrze naświetlić zdjęcie, by wyszło ono prawidłowo i jak działa sam aparat, czyli co sprawia, że to zdjęcie po prostu wychodzi. Jeżeli chcesz się dowiedzieć takich podstaw, to zapraszam Cię do mojego kursu, który prowadzę online, indywidualnie i po prostu będę mogła Cię nauczyć robić zdjęcia i tych samych podstaw fotografii, więc wpadaj, link w opisie, do tego tak na starcie chcę Ci powiedzieć. Więc tak, nie zaczynaj drogim sprzętem, ucz się na taniej, nawet telefonem możesz robić zdjęcia. Chodzi tu o same nauczenie się tej teorii, co nie? Drugą rzeczą jest robienie zdjęć za darmo. Wiem, że to może być uciążliwe i troszeczkę wkurzające, ale na samym początku nie oczekuj, że ktoś będzie chciał udawać Ci pieniądze za te zdjęcia. Ty nie masz żadnych zdjęć, żadnego portfolio, więc musisz jakoś zacząć. Mam idealne sposoby na to, jak zbudować portfolio w bardzo prosty sposób. Pierwszą metodą jest po prostu podbijanie do Twoich znajomych. Siema, chcesz fotkę? Mogę Ci strzelić, właśnie się uczę robić zdjęcia i po prostu czy mogę na Tobie przetestować aparat, czy coś takiego. I idziesz do takiego znajomego, robisz mu zdjęcia, on mówi, wow, jakie fajne zdjęcia i poleca Cię innym znajomym. I to tak się rozmnaża, aż w końcu ludzie będą sami chcieli od Ciebie zdjęcia i Ty wtedy mów, że na przykład chcesz jakąś mniejszą cenę za Twoją usługę. To jest naprawdę genialne. Drugim sposobem, jaki ja również używam, to jest szukanie modeli na grupkach TVP. Teraz o co tutaj chodzi z tym cenem TVP? Chodzi tutaj o to, że jest to taka społeczność, jest to taka zasada, że Ty robisz zdjęcia, dajesz je modelowi, a model Ci daje jakby swoją osobę do tego, żebyś Ty mógł robić zdjęcia na nim. Czyli on dostaje darmowe zdjęcia, Ty dostajesz darmowego modela i razem macie korzyści i macie fajne fotki. I razem się uczycie, bo model nie ma doświadczenia zawodowego, Ty nie masz doświadczenia zawodowego i razem po prostu jesteście amatorami, początkującymi i się uczycie i finalnie macie zdjęcia. Ty masz zdjęcia do swojego portfolio fotograficznego, model ma zdjęcia do swojego portfolio modowego. Modelingowego, Boże. Taka jest zasada. Jest to bardzo fajna, sprawdzona metoda. Jest mega dużo grupek. Na Facebooku najczęściej się da znaleźć. Mega dużo osób tam chce takie sesje, więc problemu z tym nie będzie, żeby znaleźć odpowiedniego modela. Macie do wyboru, do koloru. Mega dużo osób jest chętnych. Trzecią poradą, jak zostać fotografem, jest kupowanie książek fotograficznych, kursów, poradników, czegoś, z czego będziecie mogli się uczyć. Jest mnóstwo filmów na YouTubie z poradnikami, ale nie znajdziecie takich informacji jak w książkach. W linku w opisie podam Wam najlepsze książki, jakie możecie kupić, ewentualnie kursy. Tak jak już mówiłam, u mnie też szkolenia online są, więc mogą Wam się przydać. Jeszcze jedną rzeczą do tego podpunktu powiem Wam, żeby warto brać udział w takich eventach fotograficznych. Teraz ostatnio były na Narodowym targi fotograficzne. To jest wręcz idealne miejsce dla Was, jeżeli zaczynacie przygodę z fotografią i chcecie zostać fotografami. Tam po prostu są ludzie z tą samą pasją, jaką Wy macie i będziecie mogli się podpytać bardziej profesjonalnych ludzi, jak robić zdjęcia, Wasze pytania będą i macie po prostu namacalnie na żywo wszystko. Tam jest mega fajna sprawa z tym. Możecie wziąć Wasz wymarzony model aparatu do ręki i sobie wyobrazić, jak to by było, gdybyś Ty właśnie taki miał. A wiesz, wszystko jest możliwe w przyszłości. Kolejną rzeczą, jaka jest niezbędna, żeby zbudować swoją markę, to jest założenie swoich social mediów, ewentualnie strony internetowej, jeżeli już jesteś na to gotowy i umiesz to robić. Załóż swojego Instagrama, wstawiaj tam zdjęcia, które zrobiłeś bądź zrobiłaś, chwal się nimi i żeby ludzie zauważyli, że Ty robisz te zdjęcia. i oni będą wtedy mieli podgląd, jakie te zdjęcia robisz i ewentualnie będą chcieli przychodzić do Ciebie na sesję. To samo jest ze stroną internetową, lecz tutaj to nie jest całkowicie za darmo, więc jeżeli masz budżet, to ją stwórz, jeżeli nie masz, no to zostań przy tych social mediach typu Instagram, TikTok i to jest bardzo dobry sposób na pokazanie się. Kolejnym punktem jest znalezienie swojego mentora, idola, wzoru naśladowania. Jest to niezbędne, ponieważ wtedy będziesz mieć taką motywację, ta osoba będzie Cię motywować, będziesz podziwiać jego pracę, inspirować się nimi, pomoże Ci osiągnąć swój wymarzony cel. Przede wszystkim, jak mówiłam, da Ci po prostu mnóstwo inspiracji i będziesz miał osobę, którą będziesz mógł się wzorować. Oczywiście pamiętaj, żeby nie kopiować tej osoby 1:1, tylko inspirować się. 6. punktem na mojej liście to jest otaczanie się ludźmi z podobnymi zainteresowaniami. Czyli tak jak mówiłam, znajdź sobie grupkę ludzi, którzy też robią zdjęcia. Wiem, nie jest to proste, jest to bardzo trudne. Ja osobiście szukałam i nadal nie znalazłam, ale są pojedyncze przypadki. Najczęściej po prostu ludzie piszą do mnie, jaki aparat polecasz na początek i ja już wiem, że ta osoba chce zacząć z tą fotografią i się tym jakkolwiek interesuje. Powiem Wam, że idąc do szkoły technik fotografii i multimediów poznałam mniej ludzi niż na social mediach, którzy się interesują tą fotografią, więc pójście na ten kierunek był średnim wyborem, tak patrząc na to, ale to nie na ten film. Więc otaczaj się ludźmi z tą samą pasją, umawiaj się z nimi na sesję, możesz nawet nie otaczać się fotografami, a modelami i po prostu wspólnie razem tworzyć zdjęcia. To jest bardzo przydatne i pomocne, ponieważ wtedy będziesz miał możliwość uczyć się robić zdjęcia, razem wspólnie będziecie się motywować. Kolejnym podpunktem to jest to, żeby spróbować dosłownie wszystkiego, każdej dziedziny fotografii i dopiero po tym, jak ocenicie, co dla Was jest interesujące, czym chcecie się zajmować, to wyznaczyć sobie jeden cel, do którego będziecie zmierzać. Nie wiem, może to być na przykład zrobienie 20 sesji psom i to już będzie bardzo ambitny cel. Jest naprawdę mnóstwo, ale to mnóstwo dziedzin fotografii, w której możecie się zajmować. Wybierzcie parę, może nie jedną, ale tak z 3 takie główne i po prostu skupcie się na nich, żeby nie zabierać się za wszystko naraz, bo to też nie można tak wszystkiego naraz, co nie? Skupcie się na tych 3 głównych i dążcie do celów, jakie sobie wyznaczycie. Pamiętaj o tym, żeby tworzyć oryginalne treści. Wiadomo, inspiracja inspiracją, ale nie możesz kopiować z kogoś zdjęć. Żeby się wyróżnić i właśnie robić to dobrze, być tym fotografem, musisz wymyślić coś swojego, co nie? Czyli nie możesz kopiować 1:1 prac innych fotografów, mówiąc, że to jest inspiracja. Najlepiej łączyć takie prace różnych ludzi w jedną całość i tworzyć coś ze swojej perspektywy. Czyli tworzycie zupełnie nową pracę, jesteście oryginalni. Jeszcze jednym aspektem, który jest bardzo ważny, a wiele początkujących fotografów, bądź nawet jeżeli nie zaczęliście robić tych zdjęć, boicie się krytyki. Wiadomo, hejt, czyli powiedzenie, brzydkie zdjęcie, no to wiadomo, takie coś olewajcie, bo to nie ma żadnej konstruktywnej wypowiedzi. Ale jeżeli ktoś Ci powie, dlaczego to zdjęcie mu się nie podoba, dlaczego według niego jest złe, bądź coś w nim jest nie tak, to Ty weź to do serca, poukładaj sobie to w głowie i po prostu zobacz, czy faktycznie tak jest. Wiadomo, każdy ma inny gust, o gustach się nie dyskutuje. Bierz tą krytykę minimalnie do siebie, ale w pozytywny sposób, żeby wiedzieć, jakich błędów na przyszłość nie popełniać. Dzięki za oglądanie, moi drodzy. Myślę, że Wam pomogłam w tym, jak zostać fotografem w 2024 roku. Moje takie porady. Jeżeli będziecie chętni na kolejne odcinki z takich serii właśnie pogadanych, no to zostawiajcie łapki w górę, piszcie komentarze, czego chcecie się ode mnie dowiedzieć. Ja Wam z chęcią coś takiego nagram. Zapraszam na Instagrama, tam też jestem aktywna. Pamiętajcie, kurs, szkolenie online w opisie. No i co? Dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym materiale, cześć!